Tam rodzinka w terenie się przebija z Kaziem. Tutaj witamy zacnego pana, który wszedł za tą gitarę i zacznie na niej za chwilę grać. Witamy na vlogu Rafika. Dzisiaj w przepięknych okolicznościach przyrody naszej polskiej, z polskimi chłopakami, pięknymi oczywiście. I taka przeprawa dzisiaj. Patrzcie, jak pięknie. Ryzyk, fizyk. Zobaczcie to, po czym śmigamy. Ale zajebiście. I oto jest drugi koniec. O, trzeba się jakoś tu przedostać. Jestem. Dawaj, Ludwik. Dawaj. Tylko uważaj, bo tu wszystko jest spróchniałe, na koniec to, czego trzeba się chycić. Fajnie, nie? Mistrzostwo świata. Ale jazda. I pierwsza moja znajdka. Jakiś taki kolorek. Czym był? Nie wiem. Dzień dobry, Sławciu. Siemaneczko wszystkim. Rodzinkę witamy. Proszę bardzo. Tu jest Kaziu. Witamy Kazia, a Kaziu wyłopał złoto Weimaru, a Sławciu ma 5 groszy. Tak, 49. Obydwoje wygrali konkurs. Bardzo dziękujemy i pozdrawiamy. Dziękujemy i pozdrawiamy. No i kochani, mam swoją pierwszą krągłość. Jestem bogaty. Patrzcie na to. Patrzcie na to, co tutaj siedzi. Jak pięknie trafiłem z padlem. Całe 2 złote. Całe 2 złote. A 2 złote. 2016 pozdrawiamy. I ogień. No to ja już na browara zarobiłem. Koło 2 zł 50 groszy. Druga moneta. I ogień dalej. No kochani, takie wykopki to ja lubię. Jest i trzecia krągłość. Jest i trzecia krągłość, ale co to będzie? Pewnie jakiś PRL już 10 zł, ale nie umiem go. Tak, 10 zł PRL już. Tylko nie wiem, czy to będzie prus, czy który to tam. Trochę drasnąłem, spadłem, ale jest trzecia. Super! Teraz z głębokiej dziury takie oto mosiężne kółeczko, widzicie, jaką ma zieloną ładną patynę. Elegancko. I patrzcie na to, wydubane z dziury. Wydaje mi się, że będzie kolejna krągłość. Jest. Jest 20 grosiczy. Jest 20 grosiczy PRL-owskich. Pozdrawiamy ten zacny 49 rocznik. Piękne aluminiowe złoto. I patrzcie teraz na to. Po odkryciu już wychodzi jakaś zielonka. Pani zielonka. Nie wziąłem wody, żeby móc to przemyć. Kurka wodna. Nieprzygotowany jak zwykle. Więc chyba nie będę tarł. Ale może to będą te 2 krajcarki, 2 halerze. Kurczę, nie wiem, no nie będę taral, bo może międzywojnie, piękne. Dajcie mi chwilę, spróbuję doczyścić. No i patrzcie, jak pięknie doczyściłem. Widać pięknie, 5 groszy międzywojnie. 1920, chyba 8 rok. No piękności, resztę się doczyści w domku. Przepiękna moneta, jest. I jest pięknie. A tymczasem, kochani, kolejna dziura i jest obrączka. 99 rok, 022 numer, pewnie gołębia. 4654. No i pięknie. Lecimy dalej. No i teraz zobaczcie na to. Ja myślałem, że to już krągłość kolejna, prawda? A tu klucz mi wyszedł. Kluczyk do szczęścia.
No to ja się teraz pytam, gdzie ona jest. Tam ryją chłopaki. Sławciu, Kaziu, młody, Kacper i Ludwiczek. W tak pięknych okolicznościach przyrody. Tam panie spacerują. Nordic walking czy jakkolwiek, ale walking pod górking. A my również coping, clutching i leching daling. Teraz, kochani, nie wierzę w to, co widzę, bo że w Holandii na zielonych trawnikach kopie ołowiane ciężarki wędkarskie, kurczę bele, to tamto jest normalne, bo wybierają ziemię, ten muł rozkładają na łąkach, na wszystkim i trafiają się, ale żeby tu w górach wykopać taki oto przedmiot i jeszcze nawet w zacnym stanie, nawet kręklik jeszcze działa, no to już jest, kurde, coś nie tak, prawda? To już jest coś nie tak. W takich okolicznościach przyrody, wszędzie chłopcy, patrzcie na to, no to jest coś jest nie halo. No ale to nic, nie przyszliśmy na ryby, idziemy dalej. A mamy teraz coś w bryłce. Otworzymy razem. Zobaczymy, co tu widzicie. Moneta. Malutka monetka. Pewnie aluminiok jakiś. PRL-owski. Jeden grosicz będzie pewnie. No. Na 1000% będzie PRL-ik. Jeden grosik, ale daty nie zobaczę, bo akurat jest zarośnięta. Też chyba będzie 49, bo widzę już dziewiątkę, ale mam tu jakiegoś purchla. Lecimy dalej. No i co? Bielska fibula mi wyszła. Normalnie bielska fibula. Nie wiem, czym to mogło być, od czego to mogło być. Tu miało jeszcze jedną odnóżkę, pewnie było to samo. Tu miało jeszcze jedną, pewnie było to samo. Pozaglądam jeszcze za tymi kuleczkami, może znajdę resztę z tego. Ale czym to było? Jakby ktoś wiedział, coś podejrzewał, niech napisze w komentarzu. I wyszła jeszcze druga taka część z tej samej dziury. Wyszła jeszcze druga taka część, ma teraz tak powyginane te kuleczki. Co to za ozdoba była i do czego, nie mam pojęcia. No ale takie dosyć ciekawe. W każdym razie kolorek zabieramy. Tu w tej grudzie mamy śliczny sygnał. Albo będzie coś ciekawego, albo będzie gdzieś to wypadło chyba. Tak jest. O, jest monetka. I jest PRL już. I o to nam chodzi. Jak wpadają monety, to jest super. Nieważne jakie. Ogólnie jak fanty wpadają, jakiekolwiek, które nas cieszą, to jest super, prawda? Mam tu zainteresowanego robaczka, który lata wokół mojego znaleziska. Nie wiem, czy go tam przez chwilę widzieliście, ale teraz już lata minimalnie wyżej niż jest kamerka. Tu będzie wytarty PRL już 20 groszy i tą 20 groszówką moja 10. moneta dzisiaj. Bardzo pięknie. Lecę dalej. Patrzcie na to, jest kolejna krągłość. Kurczę wele. Pięknie sypie. Tym razem to będą chyba 2 złote z PRL-u. Tak jest, 2 złocisze z PRL-u. Daty to tu nie dojrzymy. Lecimy. 10 groszy PRL. Tam chłopaki kopią. A tu znowu wpada. 10 grosiczy PRL. W stanie już lepszym. Pozdrawiamy, zacny 68 rok. Super. 13 moneta. Patrzcie na to. Widzicie ją tu? Widzicie ją jeszcze tutaj? Siedzi. Zaraz ją tu lekko drapsniemy.
O, i to będzie 5-złotówka z rybakiem, ale piękna. To już nie byle co. Wpada rybaczek prześliczny, patrzcie. To już jest piękności. 58 rok. Piękne aluminiowe złoto. Kurka wodna, ale baja. Jak to cieszy. Jak to cieszy. Można? Można wykopać złotą monetę? Można. No i zobaczcie, kochani, wpada piąteczka weimarowska. 5 fenigów. O, i znowu uciekło, no. Co ten Rafik dzisiaj ma? Ale szybciutko wyschła. Ale tu jest piąteczka w ten sposób. 5 fenigów. Pędzimy dalej. A teraz, kochani, trochę z tym powalczyłem. Musiałem tam wydobać taką dziurę tu przy błotku. Wpadła, wydaje mi się, przykryweczka od fajeczki. Jestem wręcz przekonany, że to była pokryweczka od fajeczki. Tu widać, że miała zawiasek. Tu. W tej glinie cała. No ale kurczę, fancik bardzo zacny. Szkoda, że nie ma żadnych ładnych zdobień. Ale i tak cieszy ogromnie. Sygnałek, wiesz, rozpakuję przy widzach. Mamy w grudzie jakiś fajny sygnał. W tej nie ma. Jest w tej. Tu nie ma. Czym żeby to było? Czy to to? Patrzcie, i mamy chyba monetę kolejną. Tak jest, będzie to kolejna moneta. Jest to moneta cynkowa. Pewnie była jakaś dziesiąteczka, feningówka. Widzisz? Kolejna monetka cynkowa. Ale totalny zajazd. No niestety, widać to co widać, czyli nic nie widać. A my z Kacprem lecimy dalej. Teraz, kochani, wyszło mi coś takiego. Jest to na pewno miedziane. Tu ma jakieś łączenie. Z dołu było w taki sposób wykończone. Tutaj ma dwie dziurki zrobione. I na co to było? Wiadomo, że tu w środku mogło być puste. I coś było chyba do tego wsuwane. Ale co? Od czego i do czego to jest? Jakby ktoś wiedział, niech da znać. Kochani, kolejny sygnałek w grudzie. On tu już jest. Tu już się coś złoci, nie złoci. Nie wiem, co to jest. Chwilę. Tu jakieś złocenie by było widać. Tak jak widzicie, tu jest jakieś złocenie. Tutaj. Nie wiem, co z tyłu, tak jakby jakaś taka wpuszczona ósemeczka, no ale nie ma tego jak bardzo doczyścić. No nie chcę tego popsuć, bo sam nie wiem, co to jest. Tu jest ziemia. W sumie ta ziemia. Ta ziemia jest wszędzie. A tu ma zawiasy. Patrzcie, to będzie jakaś część biżuterii, kochani. To będzie jakaś część biżuterii, jakieś zapięcie do czegoś. Kurczę, coś fajnego. Tutaj to coś ma zawiasy z tej strony. Jeszcze jest pełno ziemi w tym. Nie będę tego otwierał, ponieważ wiadomo, czym to grozi. Popsuciem się. I tak jak mówię, zawiaski, tu coś, tu jakieś złocenia. Czymś to było, no czymś to było. Lecę dalej. No i kochani, przy kręceniu się w kółko kolejna krągłość, 10 fenigów, to już widać, że to jest dziesiąteczka. Tutaj, chwilka, moment.
jak to mówią niektórzy, wspomogę się środkiem podręcznym. No a ta wychodzi w dosyć przyzwoitym stanie. Nawet widać pięknie 10 fenigów. Pewnie roku już nie dojrzymy. I pewnie rok w ogóle z tej strony był, ale aż tak dobrze to nie widać. Lecę dalej. I patrzcie na to, kochani. Następna bryłka. I moneta. I następna moneta już, kurczę, nawet nie wiem, która. O kurde, międzywojnie, dwa grosicze na ścieżce wydeptanej międzywojnie, dwa grosze, pięknie, pięknie. Dajcie mi chwilkę, lekko przetrę za pomocą środka znowu podręcznego, jak to mówią, i zapożyczam od chłopaków. Ale już wychodzi ślicznie, ale na tym pięknie wszystko widać, 1927. Śliczności. Dwa międzywojnia. Piękne monety, piękne. Patrzcie na to, tu jest piękna odbitka. A tu jeszcze piękniejsza moneta. Trzecie międzywojnie. Trzecia moneta dziś. Drugie 5 groszy. Coś pięknego. Chyba zaraz strzelę fotę tych trzech monet. Prześliczne. A tak to wygląda już. Rafik na gotowe przychodzi, zawołany przez Ludwiczka. Nie ma jak tak. Tak? Będzie żarty. No. I Kasia musi być. Pięknie. No tam będzie na wody. Nie lękaj się. Lęka się? Lęka. Patrzcie na to, upolowałem zwierzaka. Patrzcie, kochanie, jaki arseniaczek mi wpadł przepiękny, bo na pewno myślę, że to będzie rodzaj guzikowego arseniaczka. Ale pięknie zdobiony, tu ma jakieś ozdoby, jakieś listki, wszystko po kolei. Tu ma takie ładne zgrubienie, widać, że był to guzik. No piękny arseniaczek, naprawdę piękny. Śliczność jest. Patrzcie tutaj na Kazia. Kaziu znalazca. Nie trzeba jeździć do Holandii, żeby po parkach kopać euracze. I on przyjechał do Polski, a Kaziu tutaj mi pokazuje, jak się euro w Polsce kopie. Gratulacje, Kaziu. Gratulacje. Dzięki. Kochani, nad przepięknym szumem pięknego strumyka robię dzisiaj podsumowanko. Kończymy dzisiaj nasze wykopki. Trochę poganiane, fajnie wpadło. Co wpadło chłopakom, zapraszam. Wykop vlog, rodzinka w terenie. Zobaczycie, co u nich wpadło, a u mnie. Ja jestem bardzo zadowolony. I super. Tutaj są jakieś guziole. Jest zatyczka od fajeczki. Jest obrączka. Jakieś pierdółeczki. To była niespodzianka, tak jak widzieliście, tutaj to wykopać, no to naprawdę niespodzianka. A z fajnych fantów monetkowych, to tu są współcześniaki, PRL-e, jest piąteczka Weimar, dziesiątka Weimar, tu jest jedyneczka taka strasznie zeżarta, tu też jakiś Weimarek pewnie, PRL-i, przepiękny guzik arsenowy, prześliczny guzik arsenowy. Piąteczka z rybaczkiem wpadła. I tu najładniejsze trzy monety międzywojnie. A tutaj jeszcze jakiś albo prusaczek, albo coś innego. Ludwiczek mi tam mówił, ale zapomniałem. Ale z takim herbkiem tutaj, ale wydaje się na to, że to będzie prusaczek jakiś pewnie.
Także super, super. Ja poganiałem. Ja się nakopałem. A tym pięknym klimatem, który zaraz wam pokażę, was żegnam. Do zobaczenia następnym razem.